Teraz zapraszam Was na ostatnią, trzecią część e, ABC osób, które idą na szczepienie albo ze szczepień wracają. E, ja mam na imię Piotr Mert, jestem farmaceutą e, no i chciałbym Wam przekazać najważniejsze informacje, co po szczepieniu. Więc e, najważniejsze, e, pamiętajcie o tym, że pomimo, że jesteście zaszczepieni, to nadal niestety trzeba nosić maskę i zachowywać odległość 1,5 metra bądź więcej. Tak? Tutaj w zależności od, od od standardu, natomiast jednak staramy się i ograniczamy kontakt z osobami i generalnie z ludźmi. O tym pamiętamy. Jedną z takich rekomendacji jest nawet unikanie w większości skupisk ludzkich kontaktów, nawet do siedmiu dni po podanej szczepionce. Tutaj musimy zachować prawda, wysoką ostrożność, żeby jednak nie narazić się i nie mieć kontaktu z kimś, kto potencjalnie prawda, był nosicielem bądź zachorował. Dlatego ograniczamy się ogólnie do osób, do kontaktu z osobami, które są w ramach naszego jednego gospodarstwa domowego. I tutaj musimy na to zwracać uwagę. Bardzo ważna rzecz: jeśli macie jakieś inne planowane szczepionki, ogólnie, zgodnie z wytycznymi, nie należy przyjmować żadnych innych szczepionek. Od przyjęcia pierwszej dawki do co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Jedyną, jedyną słuszną kwestią jest to, że jeśli jesteście w grupie ryzyka, i podanie jakichś jakich dodatkowych szczepionek na przeciw, jak gdyby za, zapobiegającym innym chorobom, jest konieczne z punktu widzenia rekomendacji lekarskiej albo jak gdyby poziomu, poziomu waszego zdrowia. Wtedy, oczywiście, jeśli lekarz tak zaleci, możecie tutaj tę, jak gdyby, sugestię złamać. Na koniec bardzo ważna informacja: abyście przede wszystkim zachowali tą kartkę potwierdzającą szczepienie i te dokumenty trzymali cały czas w bezpiecznym miejscu, tak, żeby zawsze można było do nich wrócić. Więc pamiętajcie o tym, żebyście no, starali się zrobić wszystko, żeby tej. Kartki z potwierdzeniem waszego zaszczepienia, jedną i drugą dawką nie zgubili. I moi drodzy, to były trzy filmy podsumowujące waszą całą drogę od początku pójścia na szczepienie poprzez pierwszą dawkę oraz drugą dawkę. Na koniec jeszcze tylko dodam, że często też u niektórych, nawet po drugiej dawce, zdarzają się różnego rodzaju prawda, objawy typowe, typowo grypowe, czyli te wszystkie, o których wcześniej wspominałem. Ale jest to coś absolutnie naturalnego. Jedną jeszcze z głównych, ważnych elementów tutaj jest to grupa pacjentów onkologicznych, na którą też zwracam uwagę, że tutaj muszą być konkretne wytyczne od lekarza. I od razu jeszcze dodam, że różnica jest zarówno wśród pacjentów takich, którzy chorobę onkologiczną przeszli, ale są, jak to się mówimy, czyści, czyli jak gdyby są, nie, nie, ma, nie ma w rozwinięciu choroby nowotworowej. I tutaj jak gdyby trzeba zapytać lekarza, czy taką dawkę szczepionki, prawda, on rekomenduje. Natomiast bardzo za zachęcam do dużej ostrożności wśród osób, które są chore onkologicznie bądź w trakcie terapii, i tutaj już zadajemy sobie zawsze znak zapytania i wtedy o tym musi zdecydować lekarz. To jest jak gdyby bardzo ważne, bardzo ważna wytyczna. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że te trzy filmy edukacyjne, które zostały stworzone. Będą dla Was przydatne w procesie szczepionek. Jak wiecie, jest dużo różnego rodzaju informacji na rynku. Ja, jako farmaceuta, czyli to, co zawsze podkreślam, naukowiec mówiący ludzkim językiem do, do pacjentów, mam nadzieję, że te informacje były przydatne i że z tego skorzystacie. Więc życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i oby pandemia się skończyła. Trzymajcie się, dzięki.